Cześć widzu, witam cię bardzo. Da, myśleliście, że cześć się przywitam. Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. W ten przepiękny dzionek, aczkolwiek jest noc, jak to nagrywam, ale udajmy, że jest dzień, w sensie nie udajmy, no bo ja muszę udać, a nie wy w tej sytuacji. Ja muszę jakąś nową taktykę, na przykład sprowadzanie was do nowego kanału wymyślić. Macie jakiś pomysł, bo fajne gamingowe rzeczy tam nagrywam, a wy nie wchodzicie. No wejdźcie se, zobaczcie, jak się nudzicie, będziecie mieli co oglądać przynajmniej. A ja tam się dobrze bawię w Among'a, jak se tam grą. Ale też muszę znaleźć nową taktykę na lajki. O, już mam pomysł. Nie musicie zostawić lajka, ale jeżeli zostawicie lajka, to macie bardzo dużego pipi. A jeżeli jesteście dziewczyną, to... no nie wiem, dziewczyny takie nie są, że o, masz dużego pipi i już super i w ogóle. No nie wiem, co wy dziewczyny mogę was przekonać, żebyście lajki zostawiły, no. Jeżeli nie zostawicie lajka, to się źle malujecie. Takie coś, no nawet nie wiem, bo pewnie nie wszystkie się malują, więc... nie wiem, po prostu zostawcie lajka, dobra? No widzicie, że jestem desperatem. Bo czym więcej lajków, tym więcej wyświetleń, czym więcej wyświetleń, tym więcej subskrypcji, a bardzo mi zależy, żeby dobić 1 000 000 subów, bo jesteśmy bardzo blisko, więc zostawcie tego subskrypcję, no i dobra, słuchajcie, obejrzymy jakby te face to face Kasła Bolońskiego i tak na poważnie o tym pogadamy później, ale pierw chciałbym obejrzeć coś, co normalnie obejrzałem już to raz, tak plus minus obejrzałem tak 50-50 troszeczkę, no i powiem wam, że tak się kurde śmiałem, że ja chcę jeszcze raz, no tylko chcę z wami, no bo jest taki jeden moment w tym całym filmie, tam przestawieniu zawodników na Fame Marze, ja normalnie no padłem, no. Racks are publishing 2 times a day. Isn't it crazy? I don't talk a lot, but somehow sound contagious with it. Okay, she keep me... No to patrzenie się w kamerę trochę cringe'owe i przy okazji jeszcze widać, że chłop ma fundacji, tak to się nazywa, ten make-up za dużo chyba. No bo jakby gościu, idziesz się bić kurde z Marcinem Dupielem, a nie idziesz, nie wiem, do klatki z tygrysem się pobić czy coś. Do wszystkich ludzi, którzy myślą, że ja się uważam za jakiegoś fajtera. Jestem totalnym amatorem, ale w 3 miesiące zrobię tyle, ile się da. Nie, nikt się nie uważał za fajtera, nikt nie sądził, że się uważasz za fajtera, każdy sądził, że masz wysokie ego i jesteś takim cwaniaczkiem, co potwierdzam, że tak to widać. Współpracuję z najlepszymi, więc nie chcę narobić im wstydu. Z tego, co słyszałem na tym face to face, współpracuję z ludźmi, co Adriana Polaka szkolili. Czasem Adrian Polak w sumie nie przegrał 2 razy, więc czy to są najlepsi tak do końca? No nie wiem. To znaczy, co ja mówię? Adrian Polak wygrał 2 razy. No normalnie znokautował tego Ferrariego, no. Marcin Farmazonie, pranki ci nie wychodzą, w życiu ci nie idzie, w walce też za dobrze ci nie pójdzie. S. To rzucanie rękami było takie, no też troszeczkę żenujące, jakby co to miało być w ogóle? No ale te teksty mieli obydwoje w sumie dobre, no tutaj okej, nawet powiedział, śmiesznie nawet i w sumie go pocisnął troszeczkę, ale Dubiel też sobie dobry tekst przygotował, tylko że Dubiel troszeczkę gorzej to jakby zdeliverował, czyli jakby, no powiedział. Jak wszyscy wiecie, 21 to jest moja liczba, walka jest 21 listopada, chciałem powiedzieć, że go skończył 21 sekund, ale będę go bił dużo dłużej. Gdyby tak zakryć ekran i wrzucić ten fragment na inną stronę, taką pomarańczowo-czarną, no to raczej byście nie sądzili, że to jest Marcin Dubiel i Kasper Broński, którzy się biją, bo tak się nienawidzą, tylko odwrotnie. A tak serio, to te 21 ma wytatuowane, więc dosłownie teraz nie może przegrać z Dubielem. Ja pierdzielę, ja bym się nie podniósł za jego miejscu. Być takim cwanym, takim pewnym siebie, aż troszeczkę jakby chciałbym, żeby Dubiel wygrał w pewnym sensie. Nie lubię Dubiela jako człowieka, bo jest fałszywą osobą. To nawet widać teraz na konferencjach, że on niby jest poważny i w ogóle, ale każdy dobrze wie, że tak nie ma. Ale też lubię, jak ktoś cwaniakuje i potem, kurde, ktoś go, no, wyjaśnia. I to też jest spoko, nie? Takie kompilacje kiedyś z KSW chyba oglądałem. Z czegoś tam było. I jak wtedy ironicznie to 21 było wytatuowane, że o, to była data śmierci jego kariery. No bo nie oszukujmy się, ciężko by było po przegranej z Dubielem. Kacper, widzimy się już niebawem w oktagonie. Ciekawe, czy tam też tak ładnie zaśpiewasz. To jest drugi raz, gdy to słyszę. To jest przepiękne, co on zrobił z tym głosem. Gdy próbujesz brzmieć poważnie, ale po prostu, nie wiem, albo to nie pasuje do niego, albo mu to nie wyszło, no to jest tragiczne. To jest taki piękny cringe. Tu nawet chyba fani Dubiela się ze mną zgodzą, że to cringe'owo brzmi i to wciul. Kacper, widzimy się już niebawem w oktagonie. Ciekawe, czy tam też tak ładnie zaśpiewasz. O Jezus. Widzowie, jeżeli nie zostawicie lajka, to wam wpierniczę.
Ja się, do mnie to nawet pasuje, ale nie, do biela nie. To jest klatka, a nie scena. Tym razem playback cię nie uratuje. O Jezus, na miejscu Kacpra Bolońskiego to bym normalnie, no, aż do walki miał koszmary dzień w dzień po usłyszeniu tego, o jen. W sensie tekst wymyślił zarąbisty, że wiecie, to nie jest scena, playback go nie uratuje, jak na jego koncertach, to jest spoko diss. Widać, że obydwoje się na to przygotowali, jeżeli chodzi o teksty, że są obydwa mocne i śmieszne i dissujące, ale jak on to powiedział, jak on to dostarczył, to jest normalnie tragedia. To jest klatka, nie scena. Tym razem playback cię nie uratuje. A ciebie nie uratowała muzyka w tle? Ja, mnie ciekawi, jakby wyglądała wersja bez muzyki w tle. No to, to było przepiękne. To nie jest nasza pierwsza walka. Wtedy nas rozdzielili. On brzmi jak ja na angielskim, czyli dla was jakby lekcja polskiego, gdy musieliśmy czytać książki i pani kazała, tak wiecie, tak przedobrzać wszystko, czyli na przykład jestem the boy, jest noc, jest pięknie. Wiecie, on tak brzmi, tylko jeszcze gorzej. Że kazała czytać książki z empatią? Nie, jak to się mówi po polsku? No wiecie, o co mi chodzi, no. Z emocjami, o. To, co zaczęliśmy w domu, dokończymy w oktagonie tej melodii. W internecie na lewo i prawo nazywasz mnie Leszczem. W takim razie, kim ty będziesz, jeśli przegrasz ze mną 21 listopada? Ej, wiecie, kogo on mi przypomina teraz z dźwięku? W Shreku pierwszym, czyli najlepszym Shreku, był taki rycerz, który próbował iść po tą Fionę, ale w końcu nie poszedł, bo Shrek ją wziął i on tak gadał, że o Jezus, gdzie jest ta Fiona? Wiecie, o co mi chodzi? On tak gada z taką arogancją, jakby? Nie wiem. Zapraszam was wszystkich na mój debiut na Fame MMA 8. Musicie zobaczyć tą walkę. Tak, musicie, dlatego zapraszam do mojego pay-per-view. Macie link w opisie. Najlepszy ref, czyli ref zebry. Dziękuję bardzo, wspieracie moją rodzinę zeberek. I tak czy tak kupicie pay-per-view, więc lepiej kupić ref linka, żeby zebra była szczęśliwa. Dzięki wielkie. A teraz przejdźmy do tego face-to-face. Ich i ludzie się w ogóle spinają, że to nie jest face-to-face. No, twarz do twarz. No, gadają twarz w twarz, więc to jest face-to-face. To, że dosłownie są zaraz koło siebie, no to nie o to chodzi, tak? To całe face to face to w sumie no nie było naprawdę nic ciekawego, naprawdę ja się trochę na tym nudziłem, będąc szczerym. Jedyne co w tym ciekawego było to że Boxdel przyznał się do tego, że jest masnym Benem, aczkolwiek ja w to dalej nie wierzę. No bo w sumie tak oglądałem ten cały face to face i tak doszedłem do takiej jednej konkluzji, jeżeli chodzi o tą całą walkę, że okej, fajnie, że jest prawdziwy konflikt i oni się biją, tylko wydaje mi się, że na tą walkę jest o wiele za wcześnie. I powiecie, Zebo, dlaczego? Dlatego, że z naszej perspektywy, czyli perspektywy widza, to wygląda jak po prostu taka bójka przedszkolaków, którzy kłócą się w sumie o nic. Na pewno jest jakieś głębsze dno tego i jest parę powodów, dlaczego serio się pokłócili. Tylko jest taki problem, że my tego nigdy się nie dowiemy. Wiecie dlaczego? Bo okej, niby na przykład Kasper chce mieć szacunek u ludzi, że jest prawdziwy i w ogóle, no ale nie chce mieć pozwu na parę set tysięcy lub nawet pewnie miliona od agencji za to, że mówi za dużo. Dlatego nie mogą nic mówić. Zgaduję, że Kasper Boloński ma o co się przyczepić i ma o co się spinać, tylko po prostu tego w sumie nie mówi. I dlatego nie zobaczymy żadnych jakichkolwiek brudów i tak dalej, bo wszystko przez tą głupią umowę. Dla Marcina Dubiela jest jak najbardziej to na rękę, no bo może sobie teraz zgrywać takiego poważnego. No i w sumie, nie oszukując się, jeżeli chodzi o face to face i rozmawianie, Dubiel ponownie wygrał. Ma lepsze argumenty, Kacper Boloński w tym face to face jest o wiele lepszy niż w konferencji, bo jest bardziej taki uspokojony. Aczkolwiek, czy to jest lepsze, ja bym wolał jakieś dymy. Nawet Boxdel próbował prowokować jakieś dymy, żeby były, no bo on dobrze wie, że to by się nam jako widzom fajnie oglądało. Jest parę takich, nie wiem, jakichś dziwnych ludzi, którzy myślą, że o, oni się mają bić, to niech sobie podyskutują i potem się pobiją i tyle. Ale nie, właśnie tak chodzi o taką dramę, taką prawdziwą, fajną. Ja myślałem, że takie coś dostanę przez tą całą walkę, ale tego nie dostaniemy i to wszystko przez tą umowę. Wiadomo, dalej chcę zobaczyć tą walkę i wiadomo, że dalej kupię pay-per-view z mojego linku, żeby wesprzeć całego siebie w sumie, ale no, to jakby, nie wiem, te całe konferencje i tak dalej, tak będę oglądał, ale już aż tak nie jestem nahypowany na to wszystko. Ze względu właśnie na to, że nic nowego się nie dowiadujemy na tych konferencjach, oni są obydwoje po prostu, opanowani, że tak to powiem, no i ani jeden nic głupiego nie robi, ani ten drugi już nic głupiego nie robi, no i po co mamy to oglądać? Okej, fizycznie wygra Kacper Boloński raczej w oktagonie, no i tyle, jakby,
okej? Okay? Widzę te wszystkie kanały szoterskie, że robią najlepsze momenty z tego face to face i są 30-minutowe, ale ja obejrzałem całe półtorej godziny, czy tam godzinę i ani jednego dobrego momentu nie wziąłem, naprawdę. Takiego, że serio sobie pomyślałem, wow, albo o kurde, on to powiedział, no nic takiego nie było. Oprócz właśnie tego Boxdela, dlatego tego z wami nie obejrzę, bo nie opłaca mi się, wam też się nie opłaca tego oglądać, nie polecam, ale polecam kupować z mojego pay-per-view, no i polecam, jak się nudzicie, bo jest kurde lockdown, nie macie gdzie wychodzić, to wejdźcie sobie na Zebo Gaming, mój drugi kanał gamingowy, sobie obejrzyjcie jakieś tam filmiki, tam się fajnie bawię w Among Us i tam jest bardzo super fajnie w ogóle. Ja się z wami żegnam, widzowie, miłego dnia, zostawcie suba, lajka, elu. Nudzisz się? Nie masz co teraz robić? Zapraszam cię na mój serwer Skyblock, który jest inny niż każdy. Buduj wraz ze znajomymi, poznawaj nowych znajomych, przechodź 3 różne poziomy Skyblocka, zwykły, endowy oraz netherowy. Codziennie odbieraj nagrody, zaadoptuj swojego peta, niektóre z nich dają ci różne bonusy, bardzo fajne. Bierz udział w konkursach, otwieraj codziennie skrzynki, otwieraj swój sklep, handluj z graczami, rób co chcesz, wbijaj na Zebloka. To jest dosłownie najlepszy serwer Minecraft, który kiedykolwiek zobaczysz. No, sam przetestuj. Zeblok.pl, 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 zeblok.pl. Wbijaj tam kuźwa, ile razy jeszcze muszę mówić? No, już, siop.